Was w kolejnym odcinku serii Days Gone. Dzisiaj wracamy do wartkiej akcji, czyli do ostatniego momentu z przyszłego odcinka. Daj, być! No, kurde. Muszę wytrzymał. No i... Niestety... Żelazny małek dał. O, krap! Krzywaj wiecznie. Tego jeszcze nie było. A ja mam tu wejść, bo tu jest buzer chyba w środku, tak? Dalej, otwórz się, otwórz, otwórz, otwórz! To łatwa sprawa. Teraz pokażę, co potrafię! Dziękuję. Cicho, później podziękujesz. Kojarzycie Nicole, nie? Dobra, to słuchajcie. Kierujcie się na zachód, do kładki. Nicole będzie w wieży obserwacyjnej. Idźcie tam i pomóżcie jej. Nie chcę, żeby kolejni wieczyści przedostali się przez moczary, jasne? Niebiosa mi cię zesłały, tak gorąco się modliłam. Dobra, idź, idź! Dziękuję. W porządku, Nicole. Ja zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej. Ups. Tu jest snajper, kurde. A tu jest. Ja pierdzielę. No, tutaj zwaliłem. Czekaj na mnie. Nikon? Kurde. Nie. O cholera, Ricky. Muszę się dostać do szpitala. O krap. Nie widzę tu. Jest. No, seriously? Nic nie widzę przez ten ogień. Damage. Jest. Ej, co on kurde ma? Topór wieczystych, wow. Nieźle to wygląda.
God damn it. Zdech ten? Zdech. Gdzie ten koleś z karabinem? A to oni we mnie tak strzelają? No, nie mów, że nie mam się czym leczyć. Regeneracja, dobra, muszę sobie tego zrobić. Ups. Nie jest fajnie. Zdechniesz. Fuck. Ale słabo. Nie mam naboi już w niczym, całkowicie. Co tu zrobić? Naboi zero. Biję wszystkiego zero, no nic, joda do niego, no. Dawaj naboje, groju. Aha, nie ta broń. Ojejciu. Regeneracyjny, a tu jest... to właściwie nie mam nic. Może pozbieram coś z tych ludzi. To się przyda. Będzie się to bardziej przyda. Bandaż, git. Ej, nie to. Gdzieś swoją broń zostawiłem znowu. Właśnie. Tam jest. Nie! Wypuść ją! Proszę! Nie! Wy jesteście zagubieni! Nie, 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 nie! A to co? Trzymać ogień, ludzie! Nie strzelać! Odłóżcie broń! Trzymać koniec! Myślałam, że zostaniesz w środku. Po prostu nie mogłam pozwolić im umrzeć. Czekaj. Chwila. Co tu się do cholery stało? To koniec. Mike wynegocjował zawieszenie broni. Czekaj, co? Co tu się cholera dzieje? Chodźmy się dowiedzieć. Nic nie jest? Chodź. Przepraszam za wszystko. O Boże, ja ciebie też. Mike, to wszystko jedno wielkie nieporozumienie. Oni chcą tylko... Zaatakowali mój obóz. Zabili moich ludzi. A ty to nazywasz nieporozumieniem? Coś, złamaliście nasz rozejm. Przychodzicie na naszej ziemię, kradziecie nasze zapasy. Atakujecie i zabijacie moich ludzi. Posłuchaj mnie. Dogadałem się z nimi. Ej, wo!
się, bracie! Ukoś się! Dobra, Skiza, to jak się w końcu dogadałeś? Jasna cholera, zaczekaj! No powiedz, powiedz. Powiedz, jak nas wszystkich przehandlowałeś. Czego ty ode mnie chcesz? No kurwy nędzy, Skizo. Albo mu zaraz powiesz, albo poderżnę ci gardło. Dobra. Dobra! Ubiłem interes z Karosem. Okej? Okay? Mike! Ale nic nie... Nie sprzedałem całego obozu. Przysięgam. Chodziło o nich, tylko o nich. O niego i Buzera. Kurwy on chce się... tylko tego! Tylko ich! Tak? I jak na tym wyszedłeś? Zrobiłem to, żeby ocalić obóz. Żeby naprawić, co się spierdoliło, uratować ten twój rozejm. Mike. Nick. Dobrze, że wciąż żyjesz. Ale wypuść go. Co? Dick. Dobra, to... Czyli mówi prawdę? Zawarliście układ? Tylko zagubieni kłamią. Tak, to prawda. Dobrze. Damy wam Dicka, Williama, motorowców, czy jak ich tam nazywacie. Ale zostawicie Lost Lake. Zapewnię ci wieczny spoczynek, masz moje słowo. No to wiele znaczy, nie? Twoje słowo. Wielki, kurwa, bonzo, jebanego WS! Spokojnie, spokojnie, przychodzimy w pokoju. Gówno, prawda! To mój obóz! Moi ludzie! Nie możesz tu przyłazić pod byle pretekstem i czegokolwiek cię domagać! Nie ma mowy! Nie obchodzi mnie, co ci chłopcy niby zrobili. W dupie mam, po co ci oni. Wiem tylko, że ich nie dostaniesz. Mieliśmy umowę. Nie, umowa jest taka. Carlos, na nic innego nie możesz liczyć. Zabierzesz swoich ludzi i wyniesiesz się z Lost Lake. Zjeżdżaj stąd. Albo wszyscy zginiemy. Tutaj i teraz. Rozejm obowiązuje. Jak zawsze. Przynajmniej dla mnie. Dobrze, bo mi się naboje skończyły. Ty sukiensynu! Dobra. Zabrać ich z tego jebanego obozu. Hej. To jeszcze nie koniec. Carlos. Ukaż się, bracie. Dick. Odsuń się. Odsuń się! O mój Boże. Mike, chciałem tylko powiedzieć... Zamknąć go już. Kurwa. Pierdolić to wszystko, my się nie... Zostaw go! Hej! Próbuję wam coś powiedzieć, chłopcy. A wy nie słuchacie! Nie załatwiamy naszych spraw w ten sposób! Nie igramy z czyimś życiem i nie mordujemy tutaj ludzi z zimną krwią! Zabierzcie go stąd. Zostaw mnie! Zapewnimy mu uczciwy proces, jak cywilizowani ludzie. Dostanie to, na co zasłużył. Niczego nie żałuję, Mike! Ani trochę! Cholera, ja tylko próbowałem uratować ten pieprzony obóz! Wieczyści nie odpuszczą! Carlos ci nie daruje! Słyszysz mnie? Nie daruję! Wiesz, kto to był? Jesse. Mhm. Ta, wychodzi na to, że robienie za przywódcę kultu mu nie wystarcza. Nasz koleżka chce się jeszcze zemścić. Jebany w dupę sukinsyn. Mhm. No, myślę, że wie o nas już od jakiegoś czasu. Kojarzysz noc uszalonego Williego? To nie był szpadkowy atak. A Skizo chciał mu nas wydać. Gdzie go zabrali? Zaraz go znajdę i urwę mu ten jebany łeb. Nie, zaczekaj, zostaw go na razie. Zgarnij swój sprzęt, kilka mołotowów i jak najwięcej amunicji.
O czym myślisz? Już wiem, że to będzie zły pomysł. Na pewno zły pomysł, ale i tak to zrobimy. Muszę skoczyć po ładunki wybuchowe i do chaty Skiza po ten ląd. Zobaczymy się na moście. Wyjaśnię wszystko po drodze. Hej, wchodzisz w tą brechu? Tak. Jasne, że tak. Czterysta za takie zadanie. O, ale to jest słabe. Mam lepszy swój toporek. Bomba różowa. Jesteś tam? Deacon, zgłoś się. Tak, Ricky, jestem. Hej, nie mam czasu. Co się do cholery stało? Właśnie widziałam, jak zamykają Skiza i... Serio? To dobrze. Słuchaj, nie mogę teraz gadać. A Carlos i Wieczyści właśnie wyjechali. Po tym wszystkim, co zrobili. Tak? Okej, okay, świetnie. Porozmawiaj o tym z Mike'iem. Byłem z klasą. Jasne. Tyle, że muszę też z tobą pogadać. Nie chcę, żebyś zrobił coś... Ricky, przecież teraz gadamy. Twarzą w twarz, Dick. To bardzo ważne. Wszystko zawsze jest ważne. Ricky, słuchaj, muszę spadać. Deacon, czekaj! Nawet nie wiem, jak wam zacząć. Wybacz, pogadamy później, dobra? Deacon, bez odbioru. Nie wiesz, jak to naprawić? Już tankuję. Nieźle poobijany. Mój mąż, kolega. Jakbyś czegoś potrzebował, wpadaj. Chcesz coś kupić? Ammo potrzebne. Dick. O mój Boże. Deacon, słyszałam, że to ty na nowo włączyłeś światła. Dziękuję ci. Serio? Źle słyszałaś. To była Ricky. To jej powinnaś podziękować. Ricky? Mogłabym ją wycałować. Tylko nie mów Bri. Dobra. To jest. Dobra. Tu jeszcze bandaże. Kurde. Co ja zrobię z tymi bandażami? Hej, Dick. Uważaj się. No to teraz muszę się tylko jakoś dostać do swojej chaty. A pokryjomu. Na razie jest to dość proste. Muszę jakoś skołować ten ląd. Chata Skiza. Zobaczmy, co tam masz, koleżko. Jak mogłem zaufać temu dupkowi? Skiza już nie będzie tego potrzebować. Na mojej liście jest tylko jedno imię, Skizo. Twoje.
To co? Muszę pójść do Adi. Niech opatrzy mi rękę. Nie mogę dopuścić do zakażenia. Wiemy, co to oznacza. Skizo skończył szkołę z wyróżnieniem? Co? Wiedziałem, że żaden z nich gangster. Dobra, gdzie ja mam się udać? Okay. Gwizdałbym na swój motor, żeby do mnie podjechał, ale... O, nie to. Ja już nie wytrzymam. Nic mi nie jest. Co się dzieje? Jestem weterynarzem. To się dzieje. Poszłam do szkoły, żeby leczyć końską kolkę i choroby kopyt. Czy to wygląda jak pieprzone kopyto? Adi. Nie, widziałaś, co się stało z Buzerem. Nie mogę już. Hej, tutaj Adi. Tylu rannych. Tylu umierających. Adi. Deacon, nie jestem żadnym lekarzem. Jasne, może i nie. Ale mamy tylko ciebie. Może nie jest lekarzem. Hej! I tak uratowała Buzerowi życie. Ty gnoju. A to już coś. Cześć, Dick. Wiesz, chciałam sprawdzić ładunki, żeby zobaczyć, czy wieczyści ich nie ukradli, a potem wbiłam do Skiza, zobaczyć, co z lontami, ale chyba byłoby szybciej, gdybym przyszła prosto do ciebie. Wynośmy się, są triki. Pewnie chcesz wysadzić jaskinię, co? To idę z tobą. Kiedy byłem mały, ojciec znalazł pod podłogą szopę gniazdo szczurów. Chcesz wiedzieć, co zrobił? Nie mam pojęcia. Zaczekał do rana, kiedy wszystkie będą spać, i zatkał dziurę kawałkiem dykta, a potem kazał mi przynieść szlauch. Na koniec powiedział coś, czego nie zapomnę. Powiedział, że najlepiej zabić szczury, topiąc je wszystkie. To chcesz wysadzić zbiornik nad obozem? A czemu nie? Deacon, nie możesz. Chcą wiecznego spoczynku nad obozem. Deacon, nie możesz tego zrobić. Z powodu żelaznego Majka? Z powodu pieprzonego rozejmu? Chciałbym poderżnąć Skizowi gardło, ale wiem jedno. Carlos nie odpuści. Wieczyści nie przestaną. I dobrze o tym wiesz. Nie bierzesz tego za bardzo do siebie? A niby jak mam brać? No dobra. Buz, kieruję się w stronę bramy. Gotowy? Zwarty i gotowy, bro. Dobra, już prawie jestem. Fajny karabin. A tak, mały prezent od Skiza. Przypomnij się, jak będziesz chciał mu go oddać. O, jasna sprawa. Jebany Skizo! No co zrobimy z tym draniem? Znaczy, chyba nie pozwolimy żelaznemu Majkowi na żaden proces, co? Nie, nic z tego! Dobra, to jaki jest plan? Dość dobrze znam tę okolicę. Sara,
Pracowała w laboratorium na południe od rancza Żelazny Stok. Często tam przyjeżdżałem. Zabierałem ją na land. Uczyłem ją jeździć na bocznych drogach. Jesse, Carlos, czy jak tam się nazywa, przejął dawne pole golfowe i ośrodek czasowy. Na południe od chaty znajduje się rezerwuar Crescent Lake. Jeśli wysadzimy tamę, woda z jeziora zaleje dolinę i potopi ich wszystkich, jak szczury. Dobrze, ale czy chata nie stoi na wzgórzu? Tak, tak. Powódź pewnie zbytnio jej nie zaszkodzi, ale powinna nieźle dojechać resztę terytorium wieczystych i załatwić większość z nich. Jeśli Jesse przeżyje, nie będzie się nas spodziewał. Właśnie tak. Teraz musimy tylko wykminić, jak niezauważenie dostać się do doliny przy Żelaznym Stoku. No wiozę nas tam! Tylko się trzymaj! Patrol wieczysty! Widzę ich! Kurde, ja nie mam tutaj żadnych medykamentów za bardzo. O. O wilku mowa. To sobie oszczędzę, bo mam ból. Słusznie, tuż za tobą. Kurde no. Chcę zmieniać broni. Dobra, narobię sobie... A, tak, już jestem full. Co wiedzieć. Jeden wózek. A, przecież ja motor muszę wziąć ze sobą. Musimy kierować się na południe! Jestem tuż za tobą. Thank you.
ułatwiają nam roboty. No nie. No dobra. Hej, co ty robisz? Pomyślałem, że wezmę ładunki wybuchowe tam na dół i spytam ich, czy możemy ich, wiesz, wysadzić w powietrze. Buzer. Ty zostań tu z karabinem Skiza i osłaniaj mnie, a ja założę ładunki. Hej, czekaj. Nie bój nic, bracie. Strzelaniny to nie moja działka, ale ładunki ogarnę. Ja już to robiłem, Buzer, wiele razy, w Afganistanie i doskonale wiem, co z nimi robić. Dobra, jak już zejdę, to mów, gdzie iść. Dajemy czadu? No. Spoko. Dobra, to ja idę na wieżę. Powinienem mieć z niej niezły widok na tamę. Zaczekam tu, aż wejdziesz na górę. Dobra, gotowy? To ruszam. Tak jest. Tylko nie wychylaj się. Jasna sprawa. Buzer! Nieważne. Ruchy. Rusztowanie? Na szczycie tamy? No, widzę. Już tam idę. Dobra, podkładam pierwszy ładunek. Zrobione. Dobra, przechodzę do kolejnego. Dobra, robota. Oby tak dalej. Kurde, kto mi karabin dał? Nieźle strzelasz, tak? No, rzeczywiście. Dzięki. No co? Podkładam drugi ładunek. Zrobione. Wieczyści nadchodzą. Tak. Gruby zwierz przyszedł. Cholernie wieczyści! Trzymaj ich, Stala! Gdzie mam podłożyć następny ładunek? Ricky mówiła, to zastawka. Taka wielka rura u podstawy tamy. Widzę. Już tam idę. Dobra. Trzeci ładunek. Idę na pozycję. Buz, rusz tę dupę. Dobra, spróbuj zrobić to jedną ręką i ostrzem. No, daj spokój. Czasem też chciałbym mieć nożorękę. Zrobione. Jestem trochę zajęty. Załatwisz ich? Sorry, ziom. Dobra, a to już wszystkie. Co powiesz na to? Biegnij, Buzer! Szybciej się nie da! Dawaj! Bubu, tu!
Nice! Szczury zalane. W pizdu. Nic ci nie jest? Nie. Nie, chyba nic. O ile czekaj, no, może już wcześniej. Pewne rzeczy się nie nudzą. Nie? No i był sobie prąd. Może poszukajmy Jesse'ego. Odpaliłeś kawał dobrej roboty. No nie. Kilka razy myślałem, że już po mnie. No, sorry za tamto. O czym ty do cholery gadasz? Tak dobrze nie czułem się od czasu, kiedy... Kurwa. Pamiętasz ten czas, kiedy Horda przygwoździła nas w Tamalo? Tyle, że to nie koniec. Jak myślisz, ilu zabiliśmy? Nie wiem. Sami się o to prosili, nie? Tak, sami się o to prosili. Jak my wszyscy. Czy wystarczy teraz ładunków wybuchowych na Hordę? Chcesz zostać? Przypilnujesz, żeby mi wieczyści maszyny nie skroili? Tak, jakoś nie sądzę, żeby to był problem. I chuj z tym. To przez Jesse'ego. On chyba chciał odwetu. No to będzie miał jebany odwet. Dawaj, chodźmy do tej chaty. Jak mówiłem, jestem tuż za tobą. Jezu. Tak musiała wyglądać ziemia po potopie Noego. Wody wezbrały i zmyły wszystkich złych. Tak, tyle że Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Niby tak, ale wiesz co mam. O kurwa, więcej wieczystych. Jakim cudem w ogóle przeżyli? Oni nie przeżyli, tylko jeszcze tego nie wiedzą. Dick, po lewej, po lewej! Tak, tak, robi się. No dawaj, syny, dawaj! Just died. Boże, jaka piękna jest ta snajpa. Fajnie. O krap. O krap. On idzie do mnie chyba. Przeładuj tą broń, przeładuj, mistrzu. Dawaj! Ha!
Ja pierdzielę, idę w niego ładować. Dawaj! Ładny traf. Szukamy Jessiego? O tak. Nie ustępujcie, bracia i siostry! Nie ma mowy, żebyś ty tam wszedł. Cholera. Tutaj. Szlak. Podsadzę cię. Okej, słuchaj. Jeśli coś mi się stanie, to niedaleko stąd jest szlak. Nie, słuchaj. Tam na górze to nie Carlos, okej? Nie założyciel wiecznego spoczynku, to pierdolony Jesse Williamson. Zawsze ona nędzna, obsrana gnida, która ma na co zasłużyła. Jasne? No to zapierdolę już tam. I ubij tego skurwysyna. What? Czas się ugorzyć, bracie! Czas się ugorzyć! Ukorzony przez Jessiego Williamsona. Ukorzony. Pamiętasz dawne czasy? Jak ty i Buzy trzymaliście mnie mocno, podczas gdy Jack wyparał mi ciało na plecach. Przestań, bitch! No. Naprawdę nieźle było znowu odwiedzić Syf. Ale w sumie... robienie w gnoju... odchwaszczanie... może to jednak nie jest taka zła fucha. No. Wiesz... Jessiego nie ma. Myślę, że ile zostało. Z tych, których znamy z wtedy.
Nikt. Nie został już nikt. Kurwa. Bardzo mi przykro. Ja. Mnie też. Dawaj, no spierdalajmy stąd. Jak już mówiłem, ja wiem, że od kilku lat nie gadaliśmy. Chyba po prostu pomyślałem, że skoro moja Elizabeth jest z tobą, to pewnie nie ma co ci zawracać głowy moją gadaniną. No i jeszcze... Wiesz, jak wszystko poszło w diabły, to... Pomyślałem, że może cię tam nie ma. Albo chuj cię to obchodzi. Wybacz przekleństwa. Chyba dlatego tu jestem. Bo nadal nic nie wiem. Ufam, że słyszysz. I mam nadzieję, że to wszystko jest po coś. Ta cała jebana chujnia. I tyle. Kiedyś pewnie jeszcze pogadamy. Amen. Dick? Tak, Ricky wspominała, że cię tutaj znajdę. Nie, to po prostu stare kolana, rozumiesz? Właśnie dlatego tyle lat się nie modliłem. Nie często bywam w kościołach. Nawet po tym całym koszmarze w Sherman's Camp. Ale teraz, po tym wszystkim, tak pomyślałem, że cholera, może przyszedł na to czas. Ja nie miałem wyboru, Mike. Wszyscy mają jakiś wybór, Dick. Dopóki nie zdechną. My albo oni. My albo oni. Zawsze tak jest. Zawsze. Wiesz, czemu skazujemy się na piekło? Bo nie rozumiemy, że zostaliśmy my i ci biedacy łażący w obsranych gaciach i próbujący nas pożreć. Tak właśnie jest. Dobra, wiesz co? Czy ci się to podoba, czy nie? Świat teraz tak wygląda. Tak, właśnie. Modlitwą tego nie zmienisz. Nie da się zmienić rzeczywistości jakimiś pobożnymi życzeniami, Mike. To nie ma związku z życzeniami. Zmieniamy świat. Tak już jest. Robiąc swoje. My wszyscy. Puściłem go. Schizo. Nie ma bata, żeby miał uczciwy proces. Wypuściłeś go. Kazałem mu zmiatać i nie wracać. Jezu Chryste, Mike, czy ty masz pojęcie, jaką akcję odwaliłeś? No. Nie pozwoliłem go zabić. I wiesz co? Całkiem mi z tym dobrze. No to Mike sobie ugrabił u Deacona. Ej, 14 tysięcy? Aha, tylko 14 tysięcy. Myślałem, że już mam troszkę więcej tej reputacji. A nie, zaraz, źle patrzyłem. 23 tysiące, czyli jeszcze 2 mi brakuje. Świetnie. Dobra, jak tam zadania wyglądają? No, jako tako. Trochę zostało. Wieczyści spaleni. Ja się z wami dzisiaj już żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli podobał wam się odcinek. I zasubskrybować ten kanał. Na razie, trzymajcie się. Cześć!